burmistrz Piszczaca, Kamil Korzuchowski. Dzień dobry, panie burmistrzu. Jesteśmy w miejscowości Połoski. Mamy już materiał poświęcony Hotyłowowi. W Hotyłowie właśnie trzy ulice z wielkiego, dużego projektu 5-milionowego. Bo myślę się, że ten projekt w tym momencie pan burmistrz chciałby jeszcze dokładnie opisać, bo jesteśmy na kolejnej z tych dróg, które w tym projekcie zostały wykonane. Tak, jest to projekt ponad 5 milionów realizowany na terenie gminy Piszczac, obejmujących kilka miejscowości, które wymieniałem wcześniej. Są to właśnie Połoski, Piszczac pierwszy, drugi, trzeci, Piszczac Kolonia. Tak bardzo szybko. Hotyłów właśnie. Znajdujemy się natomiast w miejscowości Połoski na takiej drodze pobocznej, która w końcu doczekała się nowego asfaltu. Jest tu kilka domów przy tej miejscowości. Budujemy tam, gdzie mieszkańcy mieszkają, ale przede wszystkim tam, gdzie uda się przy jak najmniejszych środkach dotrzeć do jak najwięcej mieszkańców i przede wszystkim te środki rozdzielić w miarę sprawiedliwie. No, wiadomo, że nie da się tak do końca wszystkich podzielić tak, jakby się chciało, albo inaczej, jakie są potrzeby, a potrzeby są naprawdę duże. Jeśli chodzi o drogi gminne, drogi prowadzące do domów, przy rozrzuconej zabudowie, potrzeby są bardzo duże. Tutaj wyszliśmy z inicjatywą wspólnie z panią radną, aby właśnie tą drogę w Połoskach zrobić. Będą kolejne. Wymieńmy tą panią radną. Pani radna Monika Puczka wraz z panem sołtysem Damianem Puczką, prywatnie jej mężem. Pozdrawiamy. Podsumowując, panie burmistrzu, Piszczac, miasto i gmina Piszczac. Ile sołectw jest na terenie gminy Piszczac? Na terenie gminy Piszczac jest 21 sołectw. Pogląd właśnie na potrzeby drogowe. Ile tutaj może być tych potrzeb drogowych? Potrzeby drogowe są bardzo duże, przede wszystkim także powiatowe, bo gmina Piszczac jest poprzecinana drogami powiatowymi. Praktycznie w każdym kierunku, w którym ruszamy z Piszczaca drogą główną, czy to w kierunku Połosek, czy to w kierunku Tucznej, czy to w kierunku Dobrynki, już nie mówię o Hotyłowie i Ordalu Królewskim, bo tam drogi są zrobione, to są wszędzie drogi powiatowe, a koszt budowy dróg, jak wszyscy samorządowcy wiedzą, wzrósł bardzo, bardzo mocno i nasze wyliczenia sprzed 2-3 lat i założenia budżetowe, i założenia do wniosków unijnych wzięły w łeb. W tej chwili musimy dokładać ze środków własnych, a drogami powiatowymi jeździmy wszyscy. My wyszliśmy już poza tych ram, które prowadzą w kierunku Białej Podlaskiej, bo te drogi zostały zrobione. Idziemy teraz w różnych kierunkach i to, o czym mówimy, o tym takim sprawiedliwym, na ile się da podziale, nie robimy jednej, tylko robimy odcinkami po kilka dróg. W tym roku Dobrynka, w kierunku Dobrynki pierwszy kilometr, dwa kolejne kilometry w kierunku Połosek, a także odcinek na wysokości Połosek Starych. Oprócz tego Piszczac Kolonia, tam też droga w bardzo kiepskim stanie. Ogłosiliśmy już przetarg około 1,8 km do granicy miejscowości Nowej Nawierzchni i ścieżka rowerowa z Piszczac Kolonii w kierunku Piszczaca, w kierunku stacji paliw Orlen. Tym tematem chciałem zakończyć. No właśnie, ścieżki rowerowe na terenie gminy i miasta Piszczac są, będą, są plany? Ścieżkę generalnie mamy jedną, jest łączącą Piszczac z Hotyłowem. Ścieżka bardzo uczęszczana, bardzo potrzebna. Swego czasu były takie, już pamiętam, jeszcze jak byłem radnym, były takie zamierzenia. No wiadomo, ze względów finansowych nie doszło to do realizacji. Później udało się to zrobić. Natomiast ja zawsze mówię o tym, że albo budujemy drogi i ścieżki razem, albo budujemy najpierw drogi, bo jednak zdecydowanie to jest bardziej potrzebne do życia. Ścieżka jest fajna, ważna, pobudza do aktywności fizycznej, co widać właśnie między Piszczacem a Hotyłowem. Natomiast najpierw drogi. Nie jest pierwszą potrzebą. Nie jest pierwszą. Jednocześnie w tym roku powstaje projekt wspólnie ze starostwem, projekt oczywiście mówię budowlany, o projekcie budowlanym, ścieżki rowerowej z Piszczaca w kierunku Ortela, skręt na Wyczółki, potem przez całą Dąbrowicę Małą, wychodzi w gminie Tuczna, w części Dąbrowicy Dużej i powrót do Piszczac Kolonii i do Piszczaca, do już istniejącej ścieżki rowerowej. Mam nadzieję, że uda się nam pozyskać, bo to jest projekt budowlany. Na kolejnym etapem będzie pozyskanie pieniędzy na budowę ścieżek, a wiadomo, że są pieniądze także, które są na budowę ścieżek, ale nie są na budowę dróg i z tych pieniędzy chcielibyśmy skorzystać.